Julia Pietrucha. Oj, pan poseł prosił, żeby chociaż w strunę uderzyć. Proszę uderzyć w strunę. Cudownie. To jest specjalne, ale jeszcze jestem tutaj z tą jakąś piłą okropną. Dzień dobry, Julio, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Cześć. Julia Pietrucha. Cześć, nie, moja droga. Sobie, ale wziąłem ukulele, ale nie wziąłem płyty ze sobą. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale z tymi czasy zapominam. Ja, wiesz co, ja chyba potem zdradzimy, co się z tobą dzieje, bo to nie wiem, czy to przez... powiemy to od razu, że jedziemy tutaj... Julia nie jest naszym jedynym gościem. My tu pracujemy, Mateusz pracuje, ja pracuję. Ale cześć. Julia... jest w stanie błogosławionym. No. Julia pod serduszkiem wiezie dzieciąteczko. Jezu, ale... no co, ale co jest? Nie pan, nie pan. No, proszę cię, no tak się chyba ten, tak się mówiło, prawda? I to jest takie piękne. No bo wiesz co, bo może to jest tak, że właśnie ten stan błogosławiony powoduje takie właśnie... ja się tylko jeszcze pożegnam. Panie pośle, do widzenia. Do widzenia. No. Dobra. Przeuroczy gość, tak, muszę ci powiedzieć. I w ogóle też on podsłuchiwałam, ale... lubi śpiewać, wiesz, taki jest... Dzisiaj nie dał koncertu, ale on nie ma w ogóle problemu, podobnie jak ty, ze śpiewaniem. Płyty nie wziąłeś być może dlatego, że jest... Nie wierzę, że to się stało. Że jesteś zakręcona tym wydarzeniem, bo to jest, dzisiaj jest ten dzień w ogóle, dzisiaj że ona się, że ona się rodzi oficjalnie, tak, że tak się będziemy trzymali tak, tego. Tak. Wczoraj ją dostałam po raz pierwszy do rąk, wyszła z tłoczni, jeszcze ciepła i się popłakałam. Także... A dzisiaj jej zapomniałam. Słuchaj, ale jest to ważniejsze, że od tego, czy mamy płytę, czy nie, że mamy tutaj bohaterkę tej płyty, tak, autorkę, tak, prawda? Więc staram się, że... jak najlepiej słowami opisać. Ale ty, popatrz, co ja teraz jeszcze zauważyłem, jak mi się tu ładnie kolorystycznie jakoś zgraliśmy. Ale wiesz co, ponieważ masz sprzęt, który tak rozpalił posła Cymańskiego, że aż poprosił o taki koncert bardzo ekskluzywny, skoro masz ukulele, prawda? Skąd w ogóle jest taka teraz moda na ukulele? Powiedzmy o tym, bo ja mam... Ja ją rozpoczęłam. Aha, dobra. No to ja wiem, że moje chrzestne dziecko Marysia, Marysia pozdrawiam, też właśnie na ukulele sobie tam zaczyna dobrze radzić. Pytam się jako taki bardzo słaby gitarzysta, czy jak ktoś na gitarze gra, to łatwo się na to jest przerzucić, czy to jest jednak inna w ogóle szkoła jazdy? Ja mam wrażenie, że gitarzyści mają z tym największy problem. Aha, dobra. Ja jestem niż... słabym, to ja będę miał mały problem. Okay, jeszcze większe mam wrażenie niż osoby, które nie grają na instrumentach, bo to jest typu gram na gitarze, a to, co to jest, weź to ode mnie. To jest... Aha, czyli w ogóle to jakieś gorsze coś... Nie, nie, nawet nie, że gorsze, tylko że w ogóle to się inaczej stroi i że to nie ma nic wspólnego z gitarą. Aha, ale mam to też, widzę progi takie, nie, prawda? No, jest to, tak jak jest. Nawet obraźliwie nazywane jest małą gitarką. Także... Nie, to obraza dla ukulele. Także jest... Ale jest jakaś fascynacja teraz w narodzie. Jest, to prawda. Prawda? Jest, jest. No to jest w ogóle chyba od, nie wiem, ze 2-3 lat najczęściej sprzedawany na świecie instrument. Tak. Także, czyli to jest w ogóle taka ogólnoświatowa choroba. Tak, tak. To ukulele. Choroba, dlaczego? Nie, to pojedziemy ładnie przez Zbawik, prosto pojedziemy. Słuchaj. Cudowne uzależnienie od po prostu anielskich dźwięków błogich. Bo one są takie, prawda? Takie, no. One są takie trochę jak Julia Pietrucha jest, taka właśnie anielska, błoga. Taka błoga. Bywam na pewno. Tak, ale bywasz też diabłem? No jej, no a kto nie bywa? Właśnie, kto nie bywa. Słuchaj, to zrobimy użytek z tego. Tak. Z tego sprzętu. Myślę, że tak, no nie ma wyjścia. A poza tym, a skoro nie wzięłaś płyty i nie możemy jej tutaj zarzucić i posłuchać, no to będziemy słuchali na żywo. To jest dla mnie jeszcze lepiej, dla widzów one rano. Dobra, zamieniamy się w słuch. Julia Pietrucha. Rozumiem, że coś z nowej płyty. Tak, zagrałabym piosenkę Sailor, która promuje proszę bardzo. Płytę, której nie ma. Której nie wzięłam. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. Sun is getting warmer and it's been so cold, but now the night's so high and we stay up late watching the waves, cool breeze on my face, and if the lighthouse bounces, sing a spot in the dark, hiding away, find ease on my mind. But if we ever go to sleep, ale by przewiozłeś teraz po tych tych. Jezu, wiesz, ja sobie tak właśnie pomyślałem, co ja zrobię, jaką ja trasę wybrałem. Jadę jak z jajkiem, jak to się mówi, żeby ci to ukulele tam. Ale lepsze wibrato było? No, tutaj to mogę przyspieszyć, jak chcesz. Ja tu zawitam.
Pięknie, słuchaj, pięknie. Jakbyś ją chciała porównać, mówię teraz o płycie całej z pierwszą, która już ma dwa lata, ma, prawda? To są jakieś różnice? Ja nie słyszałem jeszcze tej nowej, bo to jest premiera. Nie, to jest kalka, identyczna płyta wydałam. Wiesz, co to jest za pytanie? No, ale są artyści, którzy się utrzymują jednak bardzo tak mocno. Ale to pytanie, no dobre zadałem. Utrzymują się w takim jednak stylu, że nie wiem, to jest 7., 10., 25. płyta, a to mi się wydaje, że ciągle jest jeden kawałek, prawda? Tylko dzielony przerwami i tytułami. Myślę, że oni mogą nie mieć tego świadomości. Ci, którzy tak robią. Dokładnie, dlatego ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie obiektywnie, jako że nie jestem, nie potrafię być obiektywna w stosunku do tego materiału. Jest to cały czas podobny gatunek, no bo inspirowałam się folkiem amerykańskim dalej. Myślę, że aranżacyjnie jest trochę mocniejsza, bywa taka trochę bardziej mroczna, jak to ostatnio ktoś się wypowiedział, więc to są, no na razie zbieram opinie i tak może łatwiej jestem w stanie... Ja Pietrucha robi mroczną muzykę. Nie, no nie jest to metal, ale są to nadal dźwięki czasem, takie... Czasem cię nosi, żeby tak coś prachnąć tym ukulele, wziąć porządne wiosło. Nie? Dobra. Okay. Nie, ja w tej mrok w tekstach mam wrażenie przymycam, a robię to nadal swoim delikatnym głosem, bo lubię śpiewać też. Uważam zresztą, że czasami mocniej szeptem można coś powiedzieć niż krzykiem. Tak, niż wrzaskiem, krzykiem, tak. A skąd w ogóle u ciebie śpiewanie? Bo myślę, że ciągle jest jakaś część widzów, którzy... Nie no, przecież Jula, no to tam wiadomo, bardzo fajnie zagrała jako taka młoda dziewczynunia. W jutro idziemy do kina. Piękny film. Potem przecież Blondynka, tak? Trzy sezony, dobrze pamiętam. I nagle Julia Pietrucha... Kurde, ona jeszcze śpiewa przecież. Muszę powiedzieć, że ja miałem podobne wrażenie, jak usłyszałem cię pierwszy raz. Być może nawet był to jakiś koncert na żywo. O matko, to jest ta Julia Pietrucha. No i co się stało w tej Julii Pietrusze, że ona zaczęła śpiewać? A może zawsze śpiewała, tylko nie uzewnętrzniała tego tak? Ja od zawsze śpiewałam, odkąd pamiętam. Zresztą zaczynałam w wieku 11 lat śpiewać i grać na scenie w Teatrze Syrena w Warszawie. A zaczęło się wszystko dlatego, że uwielbiałam śpiewać i trochę tak potem potoczyło się tak moje życie, że rzeczywiście aktorstwo gdzieś było w pewnym momencie przejęło rolę w moim życiu, a muzyka została takim tylko światem moim wewnętrznym i domowym. Nauczyłam się grać na gitarze chyba, nie wiem, w wieku tam 14 czy 13 lat sama. A, czyli normalnie podebrałam... od gitary zaczynałaś, tak, prawda? Tak. Podebrałam siostrę, która dostała na 16. Aha. Na 16 urodziny gitarę, ale nie była zainteresowana, więc kompletnie nietrafiony prezent dla niej. Ale nie zmarnował mnie, się. Ale dla mnie tak, jak najbardziej. Pamiętam, jak tam katowałam, po prostu jeszcze wtedy słuchałam chyba jakiegoś punk rocka amerykańskiego, więc akordy takie barowe, no to dla tych paluszków, na tych po prostu... No z barwami to ja miałem problem na początku, bo jednak trzeba tam porządnie przycisnąć, żeby coś ta gitara z siebie wydała, prawda? No. Więc... Także i od momentu, kiedy tak naprawdę zaczęłam sobie pogrywać, to zaczęłam też komponować, bo w głowie miałam muzykę już od dawna. Bo i to, co jest na tej płycie, to jest twoje, tu użyję znowu bliskiego teraz twojemu sercu określenia, to jest twoje dziecko, ta płyta? No na pewno. Znaczy, to jest tak, że ja wydaję w ogóle płyty dwie już. Ha! Jakie fajne uczucie. Fajne, nie? Młoda dziewczyna, a dwie płyty już wydała. Sama, to znaczy sama produkuje płytę, sama ją wydaje, sama ją tłoczy, sama przygotowuje grafikę, znaczy sama angażując i współpracując z osobami, ale no nie mam ze sobą wytwórni. A, właśnie, a dlaczego tak robisz? Tak jest nie łatwiej, czy wolisz taką drogę? Nie jest łatwiej, na pewno nie jest łatwiej. Ale jest przyjemnie, znaczy nie wiem, bo nigdy nie zaznałam współpracy z wytwórnią, ale mam wrażenie, że jest to po prostu, jest po mojemu na pewno. I mam możliwość... Jakby nie chodzisz na niczym pasku, tak? Można powiedzieć. I nie mam też tak naprawdę... Słuchaj, już teraz... Kończymy? Nie, co ty? Płyta przyjechała. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. A byłam już przerażona, że tak to już koniec? Tak, nie koniec. Tak się... Taka sytuacja. Dziękujemy bardzo. Miło. Do zobaczenia. Słuchaj, takie cuda tylko w Onet Rano. Teraz Julia Pietrucha. Wzruszenie znowu. No. Ale fajne, nie? Możesz ją tak ładnie pokazać, wiesz? O, tak. Proszę, o. Nie wiem, w której nie, czekaj. Teraz dobra, teraz jest dobrze. Okay. Teraz jest okej. Okay. Marynarzyk taki. Marynarzyk, no. Marynarz. Młody. I taki ma jakieś biegi i takie rude włoski. Fajna, ładna.
A, tu jest z tyłu. No widzisz, jak zrobiliśmy? Zobacz. Nie, ale rzeczywiście teraz spojrzałam, że jesteśmy naprawdę na sobie. Naprawdę ładnie wyglądamy. Podobnie. Może jakiś duet? Ale nawet zobacz, marynarz też do nas też pracuje. Jest. Jest kawy. Słuchaj. No i co? I to, i gitarę przejęłaś, pouczyłaś się, barowe ci w końcu wyszły i poszły. I zaczęłam komponować. I zaczęłaś komponować. Zapisywać sobie, czy na dyktafonie, czy na... Mhm. Pamiętam, kupiłam, byłam w Stanach, jeszcze pracowałam jako modelka, też był taki epizod w moim życiu. Kupiłam sobie wtedy pierwszego Maca swojego za zarobione pieniądze i tam był taki program GarageBand. I tak. GarageBand. Słuchaj, ja dalej tam ciupię na nim. No. To jest bardzo fajny program. Jest bardzo taki intuicyjny i ten. I mam mnóstwo w ogóle pięknych takich ostatnio grzeb. Bałam tego starego Maca. Bo ty sobie tam, coś rozumiem, próbowałaś pogrywać, zapisywałaś, tak, to prawda? Tak. Robiłaś no, takie to swoje jest już... Taki program muzyczny, w którym można, wykorzystując mikrofon wbudowany w laptopa. Nasz Mateusz jest też gość z branży, on też tam łupie porządnie. No, tak używałeś wygląda. Kiedy... No tak wygląda. Używałeś kiedyś, Mateusz, takiego? Ja nagrywam na GarageBand. Nagrywasz? No. Perkus. O, bo można właśnie. I łupać na perkusji na tym GarageBand. Bardzo to jest fajne, polecam. Ale słuchaj, ale to jest tak, że teraz to aktorstwo, ono jest, nie wiem, schowane, odwieszone na tak zwany kołek, czy ty jednak mimo wszystko coś tam jeszcze pogrywasz, dostajesz też, w ogóle może na przykład dostajesz kupę propozycji, ale je odrzucasz, bo wolisz jednak w muzykę teraz pójść, jak to jest z tobą? Dzielisz to jakoś? Masz... Dostaję propozycje, no mówimy o tych 2 latach ostatnich, od kiedy zaczęłam tak naprawdę zajmować się muzyką. Dostaję propozycje, ale po pierwsze, no nie bardzo mam czas na to, żeby móc pogodzić, bo trasy koncertowe, wydanie teraz nowej płyty jest mocno czasowo angażujące, a jeszcze przy tym, jak się po prostu jest perfekcjonistą i każdy element trzeba mieć po prostu pod kontrolą, no to zajmuje mnóstwo czasu, więc trochę poświęcam się, żeby móc się skupić tak w pełni i oddać całe serce muzyce. No i przyznam się szczerze, że jest mi dobrze na razie z tym. Mhm. A słuchaj, to jeszcze bym cię chciał naciągnąć na opowieści związane z twoim stanem błogosławionym, bo... Myślałam, że jakieś marynarskie opowieści. Nie mam. A masz jakieś marynarskie opowieści? Słuchaj, nie, to zaraz możemy je wyciągnąć. Ale tak, za chwilę no ciąża tak... O ile się znam na medycynie, przebiega, że no kobiecie jest coraz trudniej, tak? Jest jej coraz więcej, a ty pewnie masz zaplanowane koncerty. Tak. No bo płyta, wiadomo, trzeba ją teraz ogrywać. To będziesz koncertowała, nie wiem, do tak zwanej ostatniej chwili, czy też zakładasz, że nie, za chwilę leżę tylko i czekam na ten cudowny moment? No, mamy zaplanowaną trasę od 16 marca, czyli zaczynamy właściwie w przyszłym tygodniu w Gdańsku i gramy do 21 kwietnia, gdzie kończymy trasę w Lublinie. A ciąża ma teraz miesięcy 5? 6. No to... Ale to nie jest... Nie traktujesz tego, że... Pod koniec 7 zaczynam się... Zaczynasz relaksować. Oczekiwać. Powiedziałaś, że Gdańsk. Ten Gdańsk jest nie bez kozery, czyli nie bez powodu, bo ty mieszkasz teraz w Gdańsku, tak, prawda? Tak, tak, w ogóle jesteś... Urodziłaś się tu, w Warszawie. I tu mieszkałaś, prawda? No i teraz... Czasem się ludzie pyta tak, bo mieszkają gdzie indziej, przyjeżdżają do Warszawy, a ty zrobiłaś odwrotnie. I jak jest w tej sytuacji, powiedz, mieszkając dobrze, teraz? Dobrze, bardzo dobrze. No. O, jak się uśmiechnęła teraz pięknie, wygląda, że się udało. Bardzo dobrze. Nie no, ja jestem, pomimo tego, że się wychowałam tutaj w Warszawie, to zawsze mnie ciągnęło gdzieś, nie chciałabym powiedzieć, że do morza to przede wszystkim, no bo rzeczywiście mam... Ja w dzieciństwie jeździłam z rodziną przez chyba 12 lat nad morze do wojskowego domu wypoczynkowego WDW, który spędzałam 2 miesiące i to były najwspanialsze wspomnienia z mojego dzieciństwa. Aha. I to morze wspominam na tej po prostu wojskowej plaży, gdzie nie było nikogo, spojrzało się w prawo, w lewo, po prostu była pustka. I te wspomnienia jakoś tak na mnie mocno wywarły. A jaka to była miejscowość? To było Mrzeżyno. Mrzeżyno. Straszna nazwa. Ale co, i to było tak, że było pusto na rzeczywiście na plaży? Tak. To było jakieś 4 km w głąb lasu, tam był ten ośrodek. Szło się w ogóle chyba też ze 2 km na plażę. Aha. Wychodziło się i nagle właśnie ten widok, którego już no, nie uświadczy się, albo bardzo ciężko jest go znaleźć, że nie ma kompletnie nikogo. Nie trzeba się było odgradzać, rozumiem, parawanikami, prawda? Tak, także myślę, że to na mnie mocno wpłynęło i
i jakoś tak mnie, że zawsze się rozczulam, jak przyjeżdżałam nad, ale nad wiesz, morze. Ale jest coś takiego w takich szczurach lądowych, bo ja mam bardzo podobnie. Też mnie zawsze ciągnęło do nadmorze. Tu Krynica Morska moja ulubiona. Tam jakoś rodzice do FWP jakiegoś udawało się załatwiać, bo to przecież się załatwiało skierowania. Dla mnie to była w ogóle piękna wybra. A Gdańsk? To było cudowne miejsce magiczne, jeszcze zwłaszcza w latach 80., kiedy już tam po wybuchu Solidarności były te krzyże, prawda? Mm-hmm, tak. To lata 80., to tam się jechało jak do takiej oazy wolności, taki kawałek wolnego kraju, wolnej Polski. Te trzy krzyże właśnie tam stojące przy tej słynnej stoczni, więc chyba jest coś takiego, że takich lądowych szczurów ciągnie nad morze, prawda? Może. No i teraz ci się spełniło, można tak, powiedzieć. Tak, a to jest tak, tak że to jest wybór związany na przykład z tym, że nie wiem, twój facet jest stamtąd i jakoś tak, nie wiem, zanim pojechałaś, można tak powiedzieć? Częściowo tak jest, ale no na pewno pozwoliło mi na to to, że mogłam się, że pracuję teraz tak, jak pracuję i mogę mieszkać tu, gdzie chcę, więc mm-hmm. no to spowodowało, mm-hmm. że mogliśmy wybrać, żeby mieszkać tam. Ale, mm-hmm. ale jak wracasz do Warszawy, tak jak na przykład teraz, to odczuwasz jakiś taki jednak taki herzklekot, że o, to jest moje miasto i... Nie? O Jezu! No. Zupełnie nie. Czy widzowie one rano z Warszawy słyszą to i widzą? Nie, no jest mi w ogóle... Ja bardzo lubię, no bo to mam przyjaciół, to mam rodzinę też, więc uwielbiam tu przyjeżdżać w kontekście po prostu bliskości, jakiej mi brakuje jednak na co dzień pewnie w Gdańsku, ale w Warszawie jako takiej, no szczególnie teraz się bardzo miło jedzie tutaj z tobą, tak. Ale ostatnio dużo jeżdżę po Warszawie i to jest, no nie wiem, wczoraj stałam w tym korku, opowiadałam ci, bo tak, po prostu chyba 40 minut. Bo 30 razy objeżdżałam w poszukiwaniu parkingu, więc to są takie, no jest, Warszawa taka jest. Mhm. Ona nie jest dla osób jeżdżących samochodem, zdecydowanie bardziej piesza. Ale, więc... ale też uczy takich na przykład przyjezdnych z mniejszych ośrodków, gdzie tam wydarzeniem jest korek na dwie zmiany świateł, uczy takiej cierpliwości jednak i takiego spokoju. Ja sobie na przykład nie powiem, że cenię korki warszawskie, ale a jeszcze po drodze, bo nie prosto z Krakowa tu przyjechałem, tylko poprzez Olsztyn. W Olsztynie to właśnie cudownie wtedy było na dwie zmiany świateł korek. To człowiek przyjeżdża, o Jezusie Nazareński, co tu się dzieje? I albo zwariujesz i jak bohater pewnego filmu widzisz, zaczniesz po prostu szczelać z nerwów, albo dobra, musimy to jakoś przeżyć. No i wygląda, że przeżyłem. A tu jeżdżę po takich trasach, o których wiem, że jeśli nie ma żadnej na przykład nagle śmieciarki, to można w miarę przejechać. Ale nie wyobrażam sobie, żeby codziennie na przykład stać w takim korku i ćwiczyć swoją po prostu... Żeby aż tak bardzo ćwiczyć cierpliwość, prawda? Tak, naprawdę nie wiem. Raz na jakiś czas okej, rozumiem. Możecie to czegoś nauczyć, ale to nie chyba... Pogadajmy jeszcze o aktorstwie. Jaki na przykład ostatnio dostałaś ciekawy scenariusz, który... Tak, no nie, no nie mogę tego opowiedzieć. A to może... Dobrze, to bez szczegółów. Okej, bez szczegółów, ale na przykład nie wiem, tam chodziło o zagranie złej kobiety na przykład. I tak sobie myślałaś, kurde, ja taka fajna, ciepła Julia Pietrucha, bym zagrała taką na przykład. Nie? Nie było takiej propozycji? Nie będę mówić o propozycjach, których nie przyjęłam. Dobra, okej. Okay. No to inaczej. Klauzula to, po prostu, wiesz. Okej, okay, dobra, ale co na przykład propozycja, jakiej roli by cię ujęła tak, żebyś się ani przez chwilę nie zastanawiała, tak? Kiedyś myślałam, że... Że moim największym marzeniem jest zagrać w filmie o czasach przedwojennych. Mhm. Mhm. Nie, Eugeniusz Szubota, ale... O, widzisz. Nie, bo wiesz, no to i uroda, takie ciepło, jak najbardziej. Wiesz, ja jestem zakochana po prostu w tamtej epoce, prawda? Tak, tak. No. A słuchaj, a jeszcze, bo też jak się czyta o tobie na przykład na takiej stronie, gdzie o wszystkich jest wszystko napisane, to tam się także pojawia... Normalna, porządna strona, nic złego, zapewniam cię. To tam się też pojawia modelka, prawda? No. Czy to jest coś, co być może, jakby się szczęśliwie dzieciąteczko urodzi, wrócisz pewnie za jakieś 2 miesiące do figury i sobie myślisz, bo może tak jeszcze po wybiegu polatała, no nie, co? Myślę, że już jestem za stara. No. Patrząc na realia. Za nie, stara. Nie. Słuchaj, 20. No dobra, nie wiem, tu można powiedzieć, ile ty masz lat? 20. 20. 9. No to za stara. Za chwilę, za tydzień w ogóle. No. O, to wszystkiego dobrego. Tak się układa dzisiaj. To płyta jest takim trochę. Żeby nam tu pan tą dechą nie zrobił czegoś strasznego. No i nie posłuchaliśmy nawet, no ja. Wiesz co? Szkoda. Ale posłuchaliśmy tego, jak zagrałaś tutaj na żywo. To jest najważniejsze.
myślę, że ludzie po tym wykonie, bo to się mówi tak, wykon tutaj na żywo, ruszą sztuka jak... Sztuka jeszcze się mówi. Sztuka? Tak, dobra, to nie się... O, ja znam tylko wykon. To po tym wykonie ruszą masowo i kupią. Super. Zrobimy tak, uwaga, no. Robimy jeszcze raz, lokujemy, Julia Pietrucha, marynarzyk z tej strony, i uwaga, marynarzyk z tej strony. Tak jest. Julia. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę Ci... zabieraj płytę. Dobra, życzę Ci dużo zdrowia. Życzę Ci, żeby się tam pod serduszkiem wszystko dobrze rozwijało. Serdecznie. Niech się szczęśliwie urodzi, bądźcie szczęśliwi i dobrego dnia. Dobrego pobytu w Twojej Warszawie. Dobrze, pozdrawiam Cię. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć, dzięki. Tak, odpinamy. Okej. Teraz, moi drodzy... Pa! Julia, dziękuję.